wspaniałej zabawy w dniu dzisiejszym, udanego świętowania. Bawmy się i radujmy. Bo grupa rolników to szczególna grupa, która naprawdę bardzo ciężko pracuje, a smak tej pracy my odczuwamy na co dzień, bo przecież wszyscy musimy spożywać produkty, które wyprodukują rolnicy. Bez tego jeszcze na tą chwilę nie da się żyć, nie ma zastępczych produktów. Dlatego też należy się podziękowanie rolnikom i to właśnie to święto tu dzisiaj tak pięknie było mówione na początku, skąd się wzięła ta tradycja, co to są te dożynki. To znowu nasza stara tradycja. Dobrze, że my do tych tradycji powracamy. Jak powiedziałem, dziękując rolnikom. Mamy możliwość podziwiać przepiękne wieńce, które przygotowały koła gospodyń wiejskich. W gminie Czerniewice jest bardzo dużo koła gospodyń wiejskich, najwięcej chyba ze wszystkich gmin w powiecie naszym tomaszowskim i dlatego też tak dużo wieńców. Wszyscy goście, którzy przybyli na tą imprezę, otrzymują wieńce. Myślę, że to też doskonała promocja dla gminy Czerniewice, dlatego że są i władze wojewódzkie, są przedstawiciele różnych instytucji rolniczych, także to bardzo cieszy, bo każdy gdzieś sobie w pewnym momencie przypomni, że jednak jest rolnik, który ciężko pracuje, a nie zawsze praca, którą wykonuje, przynosi mu satysfakcję, szczególnie ekonomiczną. Chciałbym osobiście podziękować dla kabaretu Róża, no i za ten wieniec, który mi przekazują, a cieszę się, bo ten wieniec jest zrobiony z pól wioski Wólka Jagielczyńska, z mojej rodzinnej wioski. Piękny wieniec i publicznie zapewniam panie, że te czekoladki będą w tej chwili. Dziękuję. Oczywiście, że mi się podoba wieniec. Ja zawsze z utęsknieniem czekam na kolejne dożynki w Czerniewicach, bo są to już 16 dożynki w tym roku, kiedy ja tutaj ich organizuję, jestem wójtem. Dlatego bardzo czekam na te dożynki, a zwłaszcza jeśli jesteśmy tutaj w tym przepięknym parku, jeśli pogoda dopisuje, to ta impreza ma inny wymiar, taki bardziej radosny, świąteczny, więcej osób tu przybywa. I dzisiaj właśnie tak jest, mamy świetną, piękną pogodę. Dużo korowodów tych dożynkowych, wieńców, panie przygotowały się tutaj do występu, występują, mówią o swoich problemach, jednocześnie cieszą się, dziękują, także to wszystko jest bardzo miłe, radosne i myślę, że ci, którzy przyjechali do Czerniewic na dożynki, na pewno będą mile wspominać, bo jest jeszcze przed nami wiele atrakcji przewidzianych. Ja dziękuję za piękny wieniec. Naprawdę dzisiaj jest bardzo wiele dożynek, ale warto przyjechać do Strzelecznej. Ja też to mam szczęście, piękny wieniec. Dziękuję za to piękne śpiewanie. Dziękuję zespołowi z Białej Radki za piękne przygrywanie. I idąc śladami wójta też obiecuję, że nie minie tydzień, jak odwiedzę Strzelecką z prezentem niespodzianką. Bardzo dziękuję. Dostałem wieniec, z którego jestem bardzo zadowolony. To jest mój drugi wieniec podczas dożynek w Czerniewicach. Panie ze Strzemesnej włożyły bardzo wiele pracy. On jest bardzo ładny konstrukcyjnie. No i cieszy oko, a najważniejsze jest to, że jest takim symbolem uczestnictwa i współpracy ze wszystkimi, którzy ciężko pracują w rolnictwie. A teraz już wszystkim dziękujemy. O odbiór wianeczka poprosimy. Mamy nadzieję i się cieszymy, że znów za roczek się zabawi. Mamy nadzieję i się cieszymy, że znów za roczek się zabawimy. Thank you.
podziękować za wspaniały wieniec. Jest naprawdę przeuroczy. I to, co koleżanki z KGW, z Czerniewic wyśpiewały, to naprawdę aż podziw. Bogu dzięki, że Czerniewice, ta powódź ominęła. My jakichś kataklizmów nie mieliśmy, ale jeśli chodzi o plony, no to plony są niższe. One nie wynikają z tego, że nasz kraj nawiedziła powódź w niektórych rejonach, ale po prostu ta wiosenna aura sprawiła tak, że te plony są dużo niższe. Rolnicy o tym mówią, wiedzą, no z tym, że różnie można na to patrzeć. W tym momencie wiadomo, że będzie inna cena, inne ceny tych zbóż. Ale mimo wszystko te plony są na pewno niższe i uważam, że jest to gdzieś w granicach 30%. Tegoroczne dożynki w Czerniewicach są bardzo udane. Chodzi oczywiście o przebieg uroczystości, które są wielkim świętem wszystkich ludzi, którzy pracują w rolnictwie. I mimo tego, że nie zawsze te plony są tak duże jak oczekiwane, zawsze jest chęć do tego, aby uroczyście świętować, integrować się i podziękować wszystkim ludziom, którzy pracowali w pocie czoła na ten chleb, który dzisiaj świętujemy. Dożynki dalej dzisiaj kontynuować. I pozwólcie, że w tej części podziękuję naszym szanownym gościom. Nie będę już wymieniał imiennie, ale wszystkim, którzy przybyli, którzy tutaj otrzymali te przepiękne wieńce, za to gorąco Wam dziękuję, za to przybycie, a wiem, że Wy nigdy o Czerniewicach nie zapomnicie, zawsze będziecie pamiętać i wspierać. Widzę tutaj przewodniczący Barański się uśmiecha, ale ja jestem wymagający. Będę chciał coraz więcej. Zawsze staje człowiek przed trudnymi wyborami. Te święta odbywają się głównie w niedzielę. Jak wiemy, mamy 11 gmin w naszym powiecie. W związku z tym bywa, że w każdą niedzielę odbywa się podwoje dożynek. Niewątpliwie jestem od początku na dożynkach w Czerniewicach, ale mam nadzieję, że również chociaż znajdę godzinę na to, żeby w Rzeczycy uczestniczyć też w święcie rolników, też ludzi zadowolonych, żyjących w dobrej gminie w naszym powiecie. Bon, 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 bon